To trzeba robić przede wszystkim przed zimą, a nie w momencie, kiedy to wszystko zamarznie, czyli przed sezonem zimowym. Wymienić podstawowe wszystkie rzeczy, tak jak w dieslu, fit paliwa, fit powietrza, zadać, bo to zanim się zaczną mrozy, żeby dolewać już do paliwa dodatek ten przeciwko wytrącaniu się parafiny i oczywiście wizyta w warsztacie, tudzież elektromechanicznym warsztacie, żeby sprawdzić akumulator. W benzynowych jest to dużo mniej, jest łatwiejsze, łatwiej jest auto uruchomić. Mankamenty są tylko takie najczęściej w silnikach benzynowych, jest po prostu słaby akumulator. Tudzież woda w paliwie, która rzadko się zdarza, aczkolwiek zamarznie, ale dużo rzadziej. Najczęściej praktycznie 90% aut, które są w tej chwili, mają problemy z uruchomieniem, to są silniki dieslowskie. Na pewno odradzałbym przy takich niskich temperaturach odpalania na tak zwany sznurek, czyli z zaciągu. Wszystkie elementy w samochodzie są zmarznięte, jest gęstszy olej, większe opory toczenia i odpalanie z zaciągu auta może spowodować zerwanie paska rozrządu lub tudzież inne uszkodzenia, które już nieodwracalnie mogą uszkodzić auto. Warto po sezonie zimowym oddać się na myjnię specjalistyczną, która myje podwozie, no i warto zabezpieczyć się z auto od spodu. Są jednak i chlorki, które używane są do odsalania i do utrzymania nawierzchni w odpowiedniej stanie, bardzo niszczą podwozie i elementy zawieszenia.